właśnie wymyśliłem taką kombinację, podjechałem samochodem, podłączyłem się pod akumulator kablami do odpalania. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zrobimy sobie rutynę w naszej podróży, czyli dzień od początku do końca. Żebyście nie myśleli, że jest tak łatwo spać na dziko, to wam pokażemy, jak to wygląda naprawdę. Także dopiero wstaliśmy, Nadia jeszcze śpi. No i co? Zobaczcie, jakie mamy tutaj pościele. Znaczy, Kasia już zebrała połowę prześcieradła, ale jej powiedziałem, że chcę nagrywać tą rutynę, więc zaraz dokończymy. Otwieramy sobie roletki, żeby wpuścić trochę światła. Ja już jestem po herbatce. Tutaj fajną robotę robi nam kubeczek od podróżowania. Zawsze sobie gotuję tutaj wodę. Kasia się przytula z Szymusiem. Nadia jeszcze śpi. No i co, będziemy robić śniadanie, ale zanim to zrobimy, musimy ogarnąć całą przyczepę właśnie z bałaganu. Powiem wam, że ja wstałem godzinę temu i jeszcze sobie popracowałem, także vloga zrobiłem wam, puściłem go. No i tak dzień sobie po prostu zaczynamy. No i tak sobie składamy, a Kasia pakuje to do naszej mega półki, która robi naprawdę dobrą robotę, bo przyspiesza o połowę składanie łóżek. Cześć Ania, jak się spało? Źle. Źle? Twardo. Twardo? Czyż mamy tak miękko? Twardo. Także jak widzicie, nie wszystkie pościele się zmieściły. Tutaj mamy tylko dwie pościele i trzy poduszki, czy tam trzy pościele i dwie poduszki. A resztę musimy wsadzić pod kanapę. Dlatego mówiłem, że o połowę mamy szybciej składanie, bo naprawdę wkładanie pod kanapę prześcieradeł i tego wszystkiego jest uciążliwe. A tutaj jest o wiele lepsze. Przydałaby się druga taka półka. Zobaczcie, jak Kasia się męczy, upycha to wszystko. Naprawdę to nie jest przyjemne pod te materace wsadzać. No ale trzeba to zrobić. Szymek chce iść do samochodu, otworzymy mu. Możesz iść. Uważaj na te kupy tych owiec. I ogólnie robimy porządek, czyli na przykład te laptopy, które na noc przynosimy zawsze do przyczepy i wkładamy pod łóżko nasze, żeby nikt tam nie ukradł ich. Teraz właśnie wynoszę do samochodu, bo one dużo miejsca zajmują. I tak samo wszystkie inne wartościowe rzeczy przynosimy do przyczepy na noc, czyli plecaki jakieś, aparaty, dokumenty. Tu mam takie fajne miejsce na laptopy właśnie. No i sobie tak jadą potem, nie? I zazwyczaj ja sobie zawsze robię jakąś kanapeczkę przed śniadaniem, takim wspólnym, bo ja zawsze się nie mogę doczekać, kiedy zaczniemy jeść, więc lubię sobie przegryźć coś przed śniadaniem, tym głównym. Zostało nam trochę konserwy ze wczoraj jeszcze. Trzeba ją dojeść, żeby się nie popsuła. Jeśli chodzi o temperatury, to na zewnątrz mamy 17 stopni. Wewnątrz 20, jest godzina 10, ale powiem wam trochę, jak tutaj jest w Norwegii, bo no jest tak dziwnie, że trzeba dwa razy się przebierać w dzień. Od rana tak do 10, czy tam do 11 trzeba mieć długą bluzę, długie spodnie, bo jest naprawdę zimno, ten cień, jeżeli słońce jeszcze jest tam za górami, to jest naprawdę chłodno i no i trzeba w długich rękawach chodzić, a dopiero jak to słoneczko jest już tu na szczycie, to wtedy przebieramy się zazwyczaj na krótkie rękawki i wtedy jest dobrze, bo inaczej się nie da wytrzymać. Jest gorąco, na przykład 25 stopni, nie? No mówimy o sierpniu. Ale rano to polecam mieć właśnie długie rzeczy, bo można zmarznąć. No także nie jest tak, że od rana możecie w krótkich rękawkach chodzić od 8 rano, no bo to nie jest za bardzo przyjemne. I tak jak mówię, jeszcze plecaki wynoszę do auta, bo duże miejsca zajmują, a są tam wartościowe rzeczy. I idziemy na śniadanie. Kasia przed śniadaniem czesze dziewczynki. Ania już jest prawie gotowa. Pokaż te kity. Piękne, teraz jeszcze Nadię. A ja idę się ogolić, bo codziennie muszę się golić do vlogów, bo nie mogę tak wyglądać na vlogach jak teraz. Tylko właśnie się golę. Tu mamy jedyne lustro w przyczepie, więc robię to właśnie w tym miejscu. No nie będę wam ściemniał, mydlę się w tym zlewie. Mimo, że są tutaj naczynia. Robię to tutaj, bo tylko baniak mam po tej stronie, nie mam po drugiej stronie. Tam by leciało wszystko na podłogę. To znaczy na ziemię. Kasia teraz zamiata, jak widzicie. Takie codzienne rzeczy. W tym momencie właśnie mi się kończy karta, wymieniam ją w tym miejscu. Hej, chowam do plecaka. A Kasia nadal zamiata. Wyrzuca. Mamy złamaną szufelkę tak, teraz. Musimy kupić nową szufelkę gdzieś. Czyścimy dywanik.
Najgorzej jak staniemy właśnie na jakimś piachu, to się wszystko wnosi. Fajne są betonowe parkingi, no ale te mają swój urok, nie? W tym momencie myję jeszcze zęby i czasami myję głowę, ale mamy bardzo mało wody, więc nie umyję teraz głowy, tylko skończymy na zębach. Ten patent z tymi patyczkami się bardzo sprawdza. Patyczki na gumkach i pasta jest cały czas u góry. I w tym momencie, kiedy my wszystko przygotowujemy, jakieś śniadanie i sprzątamy, to dzieci się bawią, zazwyczaj w jakiś domek, budują coś tutaj z materacy. No, a ja też wychodzę na dwór i w tym momencie się z wami witam, więc mówię, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu i tym. Spaliśmy tutaj, było bardzo fajnie i tam coś wam opowiadam, nie? Także tak wygląda nasz zwykły dzień. No, a teraz idziemy na śniadanie i od tego momentu już się zaczyna jakiś tam vlog, który nagrywam na kanał. Dzisiaj na śniadanie robimy zapiekanki. Kasia kroi chleb, ale nie zabraliśmy długiego noża i tak się męczymy. Szukamy curry do zapiekanek. Nie, to jest złocisty kurczak. Jest, mamy curry. Proszę bardzo. A tak w ogóle to wietrzymy przyczepę, bo mi się zjarał sznureczek od herbaty. Włożyłem tutaj i się przypalił. I tutaj leżą jego zwłoki, tego papierka. Tada, mamy dzieło Kasi dla dzieci. Tam mamy opiekać i robimy zapiekanki. Już prawie gotowe. Zobaczcie. Rozpoczynamy śniadanie. Tworzymy sobie okno, trochę świeżego powietrza wpuścimy. Po śniadaniu jemy wafelki. Ania robi właśnie wióry wafelkowe. Lepiej smakuje wtedy, Ania? Tak. Tak mi się wydaje, bo jeszcze nie próbowałam. Słuchajcie, mamy muchę na ryby. Bo wiecie, my zbieramy muchy na ryby. To jest dla nas bardzo ważne. Gdzie jest pudełeczko? Tu. Wkładamy do pudełeczka. To jest nasza przynęta na ryby. Bo one najlepiej biorą właśnie na komary i na muchy. Właśnie przechodziła pewna Niemka, która tutaj przyjechała i mówi, że tam jest jezioro i jest plaża, można się kąpać, więc ubieramy się w stroje, znaczy bierzemy stroje i idziemy. Tutaj się schodzi, bo tędy poszła. Dzień dobry. Teraz jest właśnie moment, kiedy trzeba się przebrać w krótkie spodenki, bo na dworze jest w słońcu 39 stopni. Jak będziecie tu przyjeżdżać, to uważajcie na miny, bo tu owce zrobili. Tak. Znalazłem na mapach. Tutaj jesteśmy, a plaża jest tutaj, także sobie tam podjedziemy przyczepą, ale my idziemy tutaj na spacer w dół, bo chcemy zobaczyć to jeziorko. Tu jest jakieś ujście rzeczki. Zostawiamy samochód, bierzemy wędkę i idziemy w dół. Dzieci już tam pobiegły. Tutaj po drodze leżą trzy taczki podpisane chyba nazwiskami. Hauge, Nyberge, jakiś tam inny. Nie wiem po co im te taczki. Pewnie do zwożenia zakupów. Tam zostawiają samochody i sobie wiozą na taczce do domków swój prowiant. I droga zmienia się w piękną ścieżkę. Łapiemy jeszcze komary, bo z tego co zauważyliśmy, ryby najlepiej biorą na komary. Jakie tu brzozy takie pokręcone. Zobaczcie, to jest chyba brzoza. Ale jest tak pokręcona i tak zniszczona przez, nie wiem co, przez temperatury, śniegi, porośnięte jakimiś takimi porostami. Nadia znalazła jagody, częstujemy się. Doszliśmy takiego pięknego czerwonego domku. Zobaczymy, czy tam można wejść, go sfilmować. Ale chyba nie będziemy wchodzić, bo ktoś tam mieszka. Tylko zobaczcie, na dachu tego domku rośnie trawa. I właśnie wjechaliśmy w taki region, gdzie mnóstwo jest tych domków, gdzie na dachu jest właśnie trawa. Kolejny piękny domek z zielonym dachem. Przechodzimy przez strumyk. Nie ma rybek w strumyku, ale tu jest kolejny domek. Idę go nagrać. Tym razem biały z zielonym dachem. No dobra, siwy, nie biały. Powiem wam, że ta kraina jest jak w bajce. Tutaj strumyk, mostek, domek. Niesamowite. A tutaj na dachu nawet rośnie wrzos fioletowy. Teraz jesteśmy na rozstaju dróg i nie wiemy, czy iść w prawo, czy w lewo. Tu jest większa ścieżka, znaczy szersza, a tu jest taka zrobiona z desek, więc chyba sobie tą darujemy. A przejdę się nią. Jaka fajna. Z desek. No nie wiem, ta ścieżka doprowadziła nas do takiego domku pięknego i chyba się kończy. Jak tu zejść do tego jeziora tamtego? Zobaczcie, tak to rośnie na dachu. Czyli sami ziemię tutaj nanieśli i pozwolili przyrodzie się zagnieździć. Dobra, nie ma tutaj ścieżki. Musimy się chyba wrócić. Jednak idziemy tą ścieżką z desek. Może tu się uda dojść do jeziora. No, to była ścieżka do domku i tam akurat pani mieszka i nam powiedziała, że no way, tutaj nie ma przejścia. I żeby do jeziora dojść, to musimy do głównej szosy i tam zjechać na dół.
Także się wracamy. Ale przynajmniej spotkaliśmy owieczki. Zobaczcie. Owieczki. To są te wczorajsze? Tak. Zobaczcie, ledwo idziemy pod tą górę. Tam mamy samochód. Żyjesz, Ania? Tam byliśmy, gdzie te domki. Także opuszczamy to piękne miejsce. Ale to było fajnie. Fajnie było. Jedziemy dalej. Wolne, wolne. Jedziemy. Bierzemy siatkę z ręcznikami i idziemy się pluskać. Oj, przepraszam, przyczepko, nie chciałem tak mocno. Jak widzicie, jest tu ogromny parking. Tu się kąpią ludzie, proszę Państwa, i nie wolno wędek, bo może komuś się wbić w nogę. Tam jest kąpielisko, ale zobaczcie, jest nawet serwis dla kamperów. Można sobie wszystko zrzucić. Też Wam dam link w opisie do tego miejsca. I co? Ale plaża malutka. Idziemy tam dalej, tam jest więcej miejsca. Zobaczcie, ile łódek. Jaka fajna łódka z drewna. A ta dziurawa. O, i tu ogniska sobie robią ludzie. A może dzisiaj sobie tutaj ognisko zrobimy? Mam kijki, te co kupiliśmy. Ziemniaczki byśmy upiekli. Jest trawka, na trawce się rozbijemy. Tu jest pięknie, tu się rozbijemy na tej trawce. A plaża jest taka. No taka ciemna ta plaża. Ale ważne, żeby się zamoczyć. No dobrze, ale zapomnieliśmy koca, muszę się wrócić. A tak się nazywa to miejsce. Powiem Wam, że ta drabinka nawet mi się... Oj. Chciałem Wam powiedzieć, że ta drabinka nawet mi się nie przydaje. Wszystko sięgam z tego progu. No i nie ma problemu. No czasem jak tam gdzieś coś muszę... A tam mamy drukarkę, to jej nie wyciągam nawet. To po prostu muszę tą drabinkę. A na przykład to kółko... No to tak wiecie, na palcach, ale sięgnę zawsze. No i oczywiście deska Szymona zaraz będzie wołał. Powiem Wam tylko, że tu jest tak mokro, że aż chlupie. Także cieszymy się, że mamy ten koc z taką podszewką z folii, bo wtedy nie będzie on mokry. Także jak będziecie brać taki koc do Norwegii na trawę, to weźcie właśnie z taką fajną, nieprzemakalną podszewką. Jesteśmy już rozłożeni, ale pokażę Wam, jak tutaj aż siąpi wodą, zobaczcie. Tak mokro. Idziemy do wody. No fajnie, płyciutko jest. Dla dzieci w sam raz. To trzeba w papciach albo w butach się kąpać, bo są kamienie. W wodach zawsze parzy, ale da się kąpać. Co? Tak. No i teraz z motylkami możemy się bezpiecznie kąpać. Świetne są te motylki. Naprawdę, kto to wymyślił, to ja bym mu dał Nagrodę Nobla, bo tyle razy, co na głębinę poszły i się utrzymały na tym, to nie jestem w stanie policzyć. Ania, pokaż, jak z tym pływasz. A już wy widzieliście to. Dobra, ja się zanurzam. Chodź, zanurzamy się na trzy. Na trzy, cztery. Aż się oplułem. Boże, jak zimno. Ale nie, już jest dobrze. No właśnie, tam są góry, widać śnieg. Może tam dojedziemy. Ale pięknie. No i zobaczcie, jak w tych motylkach Ania daleko odpływa. W ogóle się nie boi. Idę, idę. Odkładam kamerę i idziemy pływać. Jesteśmy już tu od godziny. Zmieniliśmy nawet miejsce na bardziej słoneczne. Ale chcę Wam pokazać, bo Szymek złapał kijankę z nogami. Z tyłu ma nogi. Patrzcie. To jest już prawie żaba. Tata. Gratuluję, Szymek. Jak Ty to zrobiłeś? Po prostu pokażę Ci, gdzie ją złapałem. Dobra, pokaż. Ale na siatkę czy w ręce? W ręce, nawet w siatkę nie, tylko w ręce. Tutaj, w tej trawie. O, a tu jest miejsce na ognisko. Także wieczorem niektórzy sobie tutaj przychodzą, robią ognisko. A teraz puścimy drona, zobaczymy, jak te domki z trawą na dachu wyglądają z góry.
co, fajne widoki, nie? Mi też się podobają. Ale teraz idziemy napełnić zbiorniki, bo nam się skończyły. Ale owieczki są najlepsze. Biegają sobie jak chcą. Świetna sprawa. Byłem teraz u Kasi, u dzieci, zapytałem, czy już kończymy, powiedzieli, że nie, oczywiście chcą jeszcze się bawić nad wodą, więc teraz jest ten moment, kiedy ja po prostu już nie mam ochoty tam siedzieć na plaży na słońcu, więc przyszedłem sobie do samochodu i będę montował dla was vloga. I tak to wygląda z tymi vlogami, że nie mam jakichś sztywnych reguł, zawsze montowałem wieczorem, ale w środku dnia też są takie momenty, kiedy siadam, mam chwilę dla siebie i montuję właśnie te vlogi dla was. Także teraz sobie pół godzinki popracuję, no i potem pojedziemy dalej pewnie. Aha, często pytacie, na jakim programie montuję, to jest Adobe Premiere. Aha, no i skąd biorę prąd? Oczywiście tutaj mam akumulator żelowy, na którym pracuję. Do niego podłączam klemami przetwornicę i stąd właśnie biorę prąd. Już jest słaby, będę musiał jechać na kemping i go tam podładować. Ale póki co jeszcze ładuję laptopa. No i a propos prądu, właśnie się skończył akumulator. Świeci się czerwona dioda na przetwornicy, czyli już nie mogę ładować. Może uda mi się jakoś solarami go naładować, albo nie wiem, inaczej. Zobaczcie, przyszła do mnie Ania i wymyśliła, jak pokazać na palcach literkę A. No jak byście pokazali? No jak ja bym pokazał... Ja bym pokazał... No jak byś pokazał A? Ja bym pokazała tak. Tak? Nie ma jak na tych palcach. A Ania pokazała tak, zobaczcie. Te dwa palce, wskazujący i najmniejszy. O, i wymyśliła A. Pisaliście mi w komentarzach, że moje dzieci już nie muszą jeździć w tych pasach i mogą się zapinać tymi pasami, tylko że muszą właśnie w foteliku być, ale tak zapięte. Ja wam powiem, że ja to wiedziałem. Nadia już ma 20 kilo, a to jest od 15 do 30, właśnie można tak jechać z tym dzieckiem, nie? Tylko po prostu jak mieliśmy wektrę i te trzy foteliki stały obok siebie, to nie było dojścia do tych zaczepów tam. One gdzieś tam ginęły i dziewczynki nie mogły tam rąk wkładać. A w tym multivanie jest o tyle fajnie, że każdy fotel jest osobno i dojście do tego zaczepu jest po prostu bardzo łatwe. Więc, ej, co ty jesz to, Nadia? Czekoladę. No, i także mówię wam, że teraz będą mogły się już same zapinać, dlatego zmieniamy to. Po prostu wypnę te szelki i już będą się zapinać takimi pasami dla dorosłych. Tutaj muszę wypiąć te pasy, jedne i drugie. No i zrobiłem dwa foteliki, także Nadia już będzie jechała z tym pasem, a Ania też już się zapięła. Tak to wygląda. Z tym pasem. Lepiej, Ania? Tak. Super. I nawet same się zapinają, także jest fajnie. Także Nadinka, Ania zapięte, Szymuś też, Kasia wróciła. Jesteśmy, jest godzina 18, 17.57, no i tak nam mija dzień. Teraz będziemy jechać do następnego miasta, w kierunku Oddy. Także chodźcie z nami, pozwiedzamy trochę jeszcze. Odpalamy. I jedziemy. Wiecie co, pokażę wam tą drogę, jak to wygląda mniej więcej. Znalazłem taką przystawkę, przykleję ją do szyby i będziemy po prostu jechać z tym. Kasia mi sznurówkę przyniosła, dzięki Kasia, że jakby spadło, to mi zawiśnie na lusterku. Dobra, nagrywa się, Małusia, idziemy.
No i jak było? Mam nadzieję, że fajnie. Teraz muszę to odwiązać. Zatrzymaliśmy się jeszcze, bo idziemy do sklepu, który jest taki market. Po lody! I chipsy! Ach, zostało jeszcze rybie oko, muszę wyłączyć. Tu w bagażniku piesek siedzi. Cześć piesek! Cześć piesek, ale ma niebieskie oczy. Cop market, chyba się czyta kup. Kup market, cały market kup. Bierzemy 5 pomidorków. Słuchajcie, nie wiem w jakim celu, ale ktoś przykleił wiaderko. I tak samo tą skrzynię. I coś jest napisane. Lasta Nymalt. Dajcie znać, co to znaczy. Dobrze, bierzemy chipsy. Każdy popatrzcie. Teraz zobaczcie, około 40 km przed Latefosse, czyli przed Oddą tak naprawdę, zatrzymaliśmy się, jest taki piękny wodospad. Aż żal było się nie zatrzymać, normalnie jest tak pięknie. Tutaj można zejść taką ścieżką, zobaczcie, i dojść pod sam wodospad. A jeszcze tutaj rzeka płynie i ten wodospad wpływa do rzeki. I pod wodospadem wszechdobylskie malinki, proszę Państwa. Pojemy sobie teraz. Kasia właśnie wyczytała, że jest tutaj źródło wody pitnej i przed chwilą dwóch panów nabierało do butelek sobie wodę do picia. Także pewnie tą wodę można normalnie pić. Wspinamy się właśnie z Anią, jest pięknie tutaj. W ogóle woda jest taka błękitna, już nie jest brązowa, tylko jest taka właśnie błękitna. Trochę w zieleń wpada. Jest godzina 20:30, tak wygląda nasza miejscówka na spanie. To jest taki parking przy szosie. Jest trochę takich parkingów tutaj, gdzie można się fajnie zatrzymać. Niektóre mniejsze, niektóre większe. My zawsze wybieramy takie większe, żeby dzieci właśnie jak wylecą z tej przyczepy, to żeby nie od razu na drogę. No, tylko problem w tym, że tutaj jest rzeka i trochę szumi, ale jak już zaśniemy, to nam nie będzie przeszkadzać. Okej, słuchajcie, musiałem przeparkować, bo Kasia będzie kąpała dzieci i tu jest spadek, a jak wiecie, staliśmy w tamtą stronę, więc spływ, więc woda w brodziku będzie spływała w drugą stronę. Musiałem obrócić samochód i podjechałem jeszcze pod 3 klapeczki. Także teraz Kasia już będzie mogła kąpać. Tak, miłego, Kasia. Dziękuję. A ja idę montować dla Was tego vloga. Trzymajcie się, na razie. Możecie się zastanawiać, jak będę montował vloga, jak nie mam prądu. Właśnie wymyśliłem taką kombinację. Podjechałem samochodem, podłączyłem się pod akumulator kablami do odpalania. Tutaj podłączyłem przetwornicę. Tu za kierownicą druga, żeby nie było spięcia. No i sprawdźmy, czy działa. Mamy prąd, proszę Państwa. Tutaj jeszcze tylko szybę podniesiemy. Będzie git malina. A ty. Dobra. Konstrukcja jak ta lala.